W dniach od 23 do 26 września organizowany był po raz drugi w Gorlicach literacki festiwal imienia Zygmunta Haupta. Udało się go zorganizować pomimo braku finansowania ze strony Ministerstwa Kultury. Goście zdecydowali się przyjechać do Gorlic za minimalne honoraria, a niektórzy zrezygnowali z nich całkowicie. Festiwal rozpoczęła konferencja prasowa z udziałem m.in. profesora Aleksandra Madydy, znawcy twórczości Zygmunta Haupta, Andrzeja Stasiuka, dyrektora artystycznego festiwalu i przedstawicieli jednostek kulturalnych, Miejskiej Biblioteki Publicznej i Gorlickiego Centrum Kultury. Festiwalowi przyświecają dwa cele. Pierwszym z nich jest przywrócenie pamięci o wyjątkowym pisarzu Zygmuncie Haupcie, który, jak uważa literaturoznawca Aleksander Madyda, był jednym z najwybitniejszych i zarazem najmniej docenianych dwudziestowiecznych autorów polskich. Drugim celem wydarzenia jest promocja czytelnictwa i wartościowych zjawisk współczesnej literatury i sztuki. Dzięki festiwalowi mieszkańcy mogą wziąć udział w spotkaniach z najlepszymi polskimi twórcami i atrakcyjnymi zagranicznymi gośćmi. Spotkania odbywały się w Miejskiej Bibliotece Publicznej i Gorlickim Centrum Kultury. Gośćmi festiwalu byli m.in. poeta i krytyk muzyczny Adam Widman, prozaik Andrzej Stasiuk. Chciałem zrobić książkę o zwierzętach, ponieważ mało się pisze o zwierzętach, w ogóle się nie pisze o zwierzętach. Dobrze jest czasami zastanowić się nad tym, co zwierzę miałoby do powiedzenia nasz temat, na jej szanse, na temat naszych dramatów, losów i wyborów. Co taka owca, gdyby chciała, bo pewnie może, tylko nie chce, co ona mogłaby nam powiedzieć o Polsce, o polityce, o naszej rzeczywistości? To jest gra, to jest zabawa, ale mam nadzieję, że chwila mi zabawi. Poeta, eseista i historyk literatury Andrzej Niewiadomski, reportażysta Andrzej Muszyński, poeta Darek Fox oraz pisarz i publicysta Paweł Panas.